Witam wszystkich bardzo gorąco. Z tej strony studentka dramaterapii Londyn. Mam na imię Monika i przychodzę do Was dzisiaj z taką pogadanką niezwykłą. Otóż przygotowuję się właśnie w tej chwili do konferencji arteterapeutów polskich. I jako temat, który sobie obrałam, taki temat przewodnik, który podejmuje, to metafora. Ta metafora jest takim podstawowym w zasadzie, podstawowym punktem zaczepienia w pracy terapeuty. Będę mówiła o kontekście dramaterapeutycznym, ale mam takie wrażenie, ponieważ pamiętam, że kiedy pracowaliśmy właśnie na temat metafory i zdobywaliśmy informacje, które mogą nam pomóc, żeby zrozumieć ten temat, to pamiętam, że wtedy mieliśmy zajęcia międzywydziałowe i wszyscy studenci tych terapii kreatywnych, czyli wszystkich arteterapeutów, to myśmy byli właśnie wszyscy zgromadzeni w tych samych salach i mieliśmy te same wykłady i te same warsztaty. Więc śmiem twierdzić, że w przypadku metafory można mówić tutaj o takim bardzo interdyscyplinarnym pojęciu właśnie w przypadku arteterapeutów, że to nie musi dotyczyć tylko i wyłącznie dramaterapii. Natomiast najbezpieczniej z mojego punktu widzenia będzie mówić we własnym imieniu, prawda? Ale nie o metaforze chcę Wam opowiedzieć, bo o metaforze będę opowiadała już niedługo i bardzo Was zachęcam. Ta konferencja odbędzie się w czerwcu, na początku czerwca 2020 roku. I teraz do czego zmierzam? Otóż przygotowując się do tego wystąpienia, oczywiście zaczęłam znowu szukać w materiałach, przypominać sobie materiały, zdobywać najbardziej adekwatne informacje. Może być tak, że Wy teraz słyszycie troszeczkę różne odgłosy, może trochę echo, bo mam niezwykłą potrzebę chodzenia, poruszania się, więc właśnie stąd może wynikać taki nierówny dźwięk. Bardzo Was za to przepraszam, ale naprawdę mam ogromną potrzebę poruszania się właśnie wtedy, teraz, kiedy do Was mówię, bo myślę sobie, że to jest takie naprawdę odkrywcze, co chcę Wam powiedzieć. Otóż jak wiecie, pracując terapeutycznie, pracujemy z naszym ciałem, dramaterapeuta pracuje z ciałem. O tym już Wam mówiłam wielokrotnie. I wielokrotnie już Wam mówiłam o książce, którą naprawdę bardzo wysoko cenię, The Body Keeps the School. I autorem, ja muszę spojrzeć, bo ja zawsze mieszam nazwisko, to znaczy jeszcze się go nie nauczyłam tak naprawdę dobrze, Bessel van der Kolk jest autorem tej książki. Ja mogę, tak, zostawię Wam w opisie na dole pod tym wideo. I teraz do czego zmierzam? Do tego, że kiedy pracujemy właśnie z ciałem, kiedy pracujemy z ciałem chcemy wejść w ten proces terapeutyczny, to zdajemy sobie właśnie sprawę z tego, że nasze ciało, nie tylko nasz mózg i nasza podświadomość, która w zasadzie można ją przywołać do tego samego, co po prostu nasza podświadomość może być dokładnie tym naszym zwierzęcym mózgiem, takim starym, najstarszym zwierzęcym mózgiem, prawda? Więc kiedy o tym właśnie mówimy, to okazuje się, że nie tylko nasz mózg ma tę zdolność zapamiętywania doświadczeń, ale również całe nasze ciało. I to całe nasze ciało, i tutaj o tym już mówiłam chyba dawno temu, że
że jedni twierdzą, że nasza skóra jest takim trochę odrębnym mózgiem, inni twierdzą, że centralna część naszego ciała jest takim naszym mózgiem, co faktycznie można łatwo, wiecie, jedno i drugie można łatwo tak naprawdę rozpoznać, bo istnieje coś takiego jak gęsia skórka i ta gęsia skórka pojawia się w pewnych sytuacjach. I tak samo burczy nam w brzuchu, wcale nie mówię o głodzie, ale na przykład możemy mieć jakieś wibracje dziwaczne w naszym żołądku, na przykład w sytuacji stresowej, kiedy czeka na nas, nie wiem, jakiś egzamin albo wywiad, albo cokolwiek innego, prawda? Więc jest w tym bardzo dużo prawdy. My już wiemy w tej chwili, że nasze ciało, nasze komórki całego naszego organizmu naprawdę zapamiętują sobie to, co doświadczamy, to czego żeśmy doświadczali w przeszłości, więc to daje nam taką szansę, taką nadzieję, że w procesie dramaterapeutycznym, że nawet jeżeli nie pamiętamy wielu faktów, jeżeli nasz mózg wyparł wiele faktów z naszej przeszłości, to nasze ciało właśnie może nam podpowiedzieć bardzo dużo i może nas naprowadzić, jaka sfera naszego życia została zraniona. I za pomocą metafory możemy z tym wszystkim pracować, z tym materiałem, który jest cały czas zapisany w całym naszym organizmie. I teraz cały czas właściwie, i tu jest właśnie ta dobra nowina, powiedziałabym, aż sobie wezmę grzechotkę i zagrzechoczę, bo tutaj jest właśnie ta dobra nowina. Dobra nowina polega na tym, że właściwie podchodzimy właśnie do pracy terapeutycznej trochę w taki sposób, że mamy problem, trzeba znaleźć metodę rozwiązania tego problemu. I oczywiście miejmy nadzieję, że uda nam się ten problem rozwiązać. Nigdy nie ma stuprocentowej pewności, ale to mi się podobało od samego początku właśnie na moich zajęciach, że jakby mamy takie założenie, że każdy ma szansę. Każdy ma szansę, że więc każdy człowiek może wejść w swój proces i może bardzo dużo w swoim życiu ulepszyć, poprawić, zmienić, zmodyfikować. I teraz tak, to co jest dla nas takim bardzo ciężkim procesem, czyli właśnie zmiana różnych przyzwyczajeń, ja już nawet w tej chwili nie wkraczam w etap dochodzenia do źródła, poznawania źródła, zrozumienia czy też pracy właśnie z tym całym doświadczeniem, przejście przez to całe doświadczenie ponownie, tylko że prawdopodobnie inaczej, więc wszystkie emocje, które są z tym doświadczeniem związane, wszystkie wspomnienia, które mogą być uświadomione lub nie. Więc ja już nawet zostawiam w tej chwili właśnie ten proces jakby samorealizacji i samo uświadomienia, zostawiam trochę ten proces z boku już. Uznajemy, że już jak gdyby byliśmy właśnie w tym miejscu i nasze ciało reagowało oczywiście na to wszystko, reagowało w bardzo widoczny sposób. No i teraz bardzo proszę, i teraz jesteśmy w tym kolejnym jak gdyby etapie naszej pracy terapeutycznej, czyli teraz dostosowujemy naszą obecną sytuację do tego stanu, który według nas jest stanem zdrowym, czyli właśnie do tego stanu chcemy dochodzić. I tutaj bach! Okazuje się, że nasze ciało, nasz mózg jest tak uparty, jest tak nieziemsko uparty, jest tak po prostu uparty, że ni kukułki nie chce nic zmienić. Że żeby nie wiem jak bardzo zrozumieć całą sytuację, przepracować wszystkie emocje i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. I tu się okazuje, słuchajcie, że nasze ciało nie współpracuje, bo nasze ciało i nasz mózg tak się świetnie dobrali, tak się super dopasowali, że oni nie chcą nam pozwolić niczego zmienić. Oni nie chcą, żebyśmy my wprowadzali jakieś modyfikacje, bo oni się nauczyli żyć tak, jak było do tej pory. Im jest dobrze, oni nie lubią zmian. Ani nasze ciała, szczególnie z biegiem lat, prawda? Nasze ciało niespecjalnie lubi zmiany. Nasz mózg, szczególnie właśnie ten taki stary, prawda? Stary, stary mózg, to on nie idzie tylko na autopilocie, on nie ma ochoty na żadne zmiany. Umówmy się, on nie jest od tego, żeby cokolwiek zmieniać, on jest od tego, żebyśmy jadąc samochodem,
umieli tak reagować, tak sprawnie reagować, tak jakbyśmy byli gdzieś w dzikiej puszczy i właśnie gdzieś tam za nami, czy tam z naprzeciwka, nadbiegałby jakiś groźny zwierz, który właśnie chciałby nas rozharatać w tej chwili. Więc my mamy być tak rewelacyjnym kierowcą, mamy mieć tak świetnie te nasze zmysły i ten nasz instynkt rozwinięty, że my nie mamy tutaj zadawać pytań, nie mamy w tej chwili dywagować, jechać, nie jechać, hamulec czy gaz. Nie. My mamy mieć nasze zachowania, my mamy mieć nasze zachowania dopracowane do absolutnej perfekcji. Do absolutnej perfekcji. No i teraz właśnie, jak my mamy się dogadać z tą absolutną perfekcją? Wiecie, niedawno czytałam książkę, o której chyba też Wam mówiłam, ale ta książka wymaga w ogóle zupełnie odrębnego wpisu na blogu, zupełnie odrębnego tutaj nagrania, być może nawet nie jednego tylko. Podobno ta książka ma polskie tłumaczenie, nie wiem, ale jest to książka, której autorką jest Kelly Turner. To jest doktor nauk medycznych z doktoratem, który poświęciła osobom chorym na nowotwór. Kelly Turner poświęciła właśnie tę swoją książkę i te swoje badania osobom, które na różny sposób poszukują metod wyzdrowienia z nowotworu, czyli jakby tutaj. Tytuł tej książki to jest po prostu Radical Remission: Surviving Cancer Against All Odds. I słuchajcie, nie powiem wam w tym momencie, w którym miejscu tej książki, bo nie pomnę, a jakby nie. Jest to oczywiście tradycyjnie spontaniczne nagranie, więc nie przygotowywałam się do tego tak, jakbym się przygotowywała właśnie do konferencji, szukając dokładnych cytatów i tak dalej. Ale pamiętam, czytając tę książkę, że w którymś momencie ona pisze o pacjencie, z którym miała do czynienia. Nie pamiętam, w jakim kraju, czy to kobieta, czy mężczyzna, nie pamiętam żadnych takich rzeczy. Pamiętam jeden szczegół, że ta osoba, ten pacjent, do tego stopnia tak daleko poszedł właśnie, albo poszła, w swoich poszukiwań metod alternatywnych, w uleczaniu tego nowotworu, w wychodzeniu z tego nowotworu, że ta osoba zdecydowała, że ona zacznie kochać swój nowotwór, że zacznie ogarniać swój nowotwór niezwykłą miłością, taką miłością bezwarunkową, czystą, wielką, głęboką i tak dalej. Jaki sekret się za tym krył? Krył się sekret pod tytułem: ten nowotwór jest częścią mnie. To jest część mnie. Jeśli ja nie będę kochać swojego części mnie, w tym wypadku tą częścią jest nowotwór, jeśli ja nie będę kochać części samej siebie bądź samego siebie, bo tak jak pamiętam, nie, tak jak wspomniałam, nie pamiętam, jaka to płeć pacjenta. No to ja, jak ja mam, wiedząc już, że nowotwór jest w wielu sytuacjach chorobą psychosomatyczną, jeśli ja już mam tą wiedzę taką naprawdę wielką, ogarniętą, jeśli ja już wiem, że miłość, po prostu miłość tutaj jest głównym czynnikiem leczniczym. Oczywiście plus dodając dietę, kondycję fizyczną, suplementy i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie jeszcze inne rzeczy, ale jeżeli ja wiem, że nowotwór może być prawdopodobnie reakcją na moje doświadczenia, na to, co noszę w sobie po moich przodkach i tak dalej, i że właśnie ta miłość do samego siebie jest taką główną, tak naprawdę główną uleczającą metodą. No to jak ja mogę nie pokochać swojego nowotworu, który jest częścią mnie, on jest częścią mnie. Mogę go pokochać i mogę mu podziękować. Dziękuję ci, zrobiłeś, co było dane, co było do zrobienia. Pokazałeś mi,
nie wiem, że tutaj istnieje pewna praca do wykonania, żeby być szczęśliwszym, prawda? I teraz ja ci za to dziękuję, ja już teraz zrozumiałem, zrozumiałam i ty już możesz odejść, ja już ci dziękuję. I teraz zobaczcie, jaki to jest teraz inny punkt widzenia. Wracam do tego, że nasze ciało pamięta, nasz mózg pamięta i oni razem w tej komitywie, oni nie mają ochoty zmienić niczego. I cokolwiek próbujemy zmienić, to zawsze walimy głową w mur, bo jesteśmy naprawdę nafaszerowani setkami po prostu przyzwyczajeń. Ale spójrzmy na to z innej strony, że skoro ten nasz organizm właśnie tak działa, już mówię w tej chwili organizm, bo mówię w całości, skoro on tak działa, to de facto on wykazuje niezwykłą determinację. I teraz gdybym zmieniła właśnie słowo określenie ośli upór właśnie na określenie determinacji, to zobaczcie, co się stanie. Jeżeli przepracujemy, jeżeli trochę się pomęczymy, jeżeli trochę się pomęczymy, będziemy zabiegać cały czas o te nowe zmiany, które są dla nas zdrowe, o te nowe zmiany, które powiedzmy, o te nowe zmiany, które mamy wprowadzić, bo uważamy, że to właśnie te zmiany są dla nas zdrowe, no to przecież jeżeli nasz cały organizm ogarnie w końcu te nowe zmiany, jeżeli on już załapie to, że tak, że teraz to jest naszą nową rzeczywistością, to ten organizm będzie równie zdeterminowany, żeby tę nową rzeczywistość utrzymać. I że ten aspekt determinacji jest tak naprawdę niezwykłym aspektem w ogóle naszego jestestwa. Jeżeli my próbujemy zmienić coś w naszym przyzwyczajeniu, w naszych szablonach zachowań, w naszym ciele, jeżeli próbujemy coś zmienić i teraz nam przychodzi to z taką trudnością, to być może tu jest właśnie początek tego umiłowania naszego organizmu, który jest taką wspaniałą, wspaniałą determinacją. Jest po prostu jedną wielką, umiłowaną determinacją. I że być może właśnie tu, jeżeli zamiast się złościć na nas samych, że nam nie idzie, że nam no, nie wychodzi, że po prostu ja próbuję tak, a mój organizm ciągle przywołuje mnie do stanu poprzedniego. I tak w kółko, i tak sobie gramy w ping-ponga. Może właśnie spojrzeć na to nie ze złością, nie z przykrością, nie z rozczarowaniem, ale spojrzeć na to jako na niezwykły dar. Tak, to jest moje ciało i to moje ciało jest tak zdeterminowane, że ono będzie mnie broniło przed złem, bo tak właśnie rozumie te zmiany, moje ciało rozumie jako coś złego, bo się przez wiele lat nauczyło funkcjonować inaczej i nauczyło się, że właśnie to inne funkcjonowanie jest po to, żeby było dla mnie dobrze. Więc jeśli ja sobie uzmysłowię, że właśnie to funkcjonowanie, że właśnie to funkcjonowanie jest wynikiem determinacji, chęci, żeby nas ochronić, żeby nie zjadł nas żaden wilk, nie staranował nas żaden dzik, żeby nas nie zamordowali członkowie jakiegoś tam innego plemienia. Jeżeli sobie uzmysłowię, że to jest właśnie ta niezwykła determinacja, że naprawdę moje ciało, moje całe ciało, mój cały organizm podchodzi do tego, jak do największego, najważniejszego planu swojego życia, jak do najważniejszej misji. Ja muszę Ciebie, mój Panie, moja Pani, ochronić przed złem.
to w tym momencie może uda nam się odblokować po prostu, odblokować jakąś niezwykłą sferę samego siebie. I tak jak właśnie w tej książce Radical Emission, Remission, Radical Emission, no widzicie? Radical Remission, Kelly Turner. Pacjent, który umiłował swojego guza, oznakę nowotworu. I on uznał, że on musi ukochać ten nowotwór. On musi ukochać tego guza, bo właśnie dzięki tej miłości, dopiero będzie mógł przejść dalej. Bo miłość daje akceptację. Bo miłość daje spokój. Miłość daje poczucie bezpieczeństwa. To wszystko natomiast daje poczucie i właściwie wprowadza w stan relaksu. A kiedy nasze ciało jest w stanie relaksu, czyli to właśnie do tego stanu doprowadza nas hipnoza, medytacja, modlitwa, to właśnie w tym stanie najczęściej zachodzą w nas zmiany lecznicze. To właśnie w tym stanie, w stanie relaksu, nasz organizm najchętniej poddaje się procesowi leczniczemu. Natomiast każdy moment stresowy sprawia, że nasze ciało wie, że w tym momencie ono musi walczyć w naszej obronie. Więc to nie jest czas na to, żeby się leczyć. To nie jest czas teraz na to, żeby się położyć i po prostu krwawić. To jest teraz czas na to, żeby znaleźć metodę na bezpieczne przetrwanie danej sytuacji. To jest stres. Stres jest po to, żeby przetrwać daną sytuację, znaleźć rozwiązanie, jak z tej sytuacji wybrnąć. Więc tu nie ma miejsca na efekt leczniczy, uzdrawiający. Nie ma. Jeżeli chcemy, żeby nasz organizm chciał się uleczyć, potrzebujemy mu dawać jak najwięcej relaksacji, jak najwięcej dobroci, miłości, szczerości, akceptacji. I wtedy dajemy mu wszystko to, co jest mu potrzebne, żeby poczuł się spokojnie i poczuł, że on może teraz poddać się spokojnie uzdrowieniu. Mam nadzieję, że ta moja myśl, taka bardzo spontaniczna, przyda się Wam, że będzie dla Was jakimś nowym, jakąś nową zajawką, jakimś nowym tematem i że w tym całym biegu, w tej całej bieganinie, w której tkwimy wszyscy, że odnajdziemy właśnie te swoje własne sfery, w których damy sobie tyle miłości, ile to tylko może być i tyle akceptacji i szczęśliwości i że coraz częściej będziemy właśnie czynić takie dobro dla samego siebie po to, żeby funkcjonować coraz lepiej, po prostu po to, żeby funkcjonować coraz lepiej. Tego Wam życzę. Jest to zadziwiające, ponieważ wyczerpałam wątek w niecałe pół godziny i myślę, że tak właśnie zostawię to. Posłuchajcie, zapraszam Was do tego, żebyście subskrybowali ten kanał. Na nim się jeszcze w tej chwili mało dzieje, ale z biegiem czasu już teraz będzie coraz więcej informacji. Więc zapraszam Was do tego, żebyście subskrybowali ten kanał, zapraszam Was do tego, żebyście lajkowali, żebyście te nagrania, które do Was przemawiają, rozpowszechniali dalej. Jeżeli myślicie, że te nagrania mogą komuś pomóc, to prześlijcie je dalej. Niech pomagają.
Niech pomagają, niech ludzie mają jak najwięcej nadziei, bo taki jest właśnie cel tych moich nagrań, żeby coś sobie zdać z czegoś sprawę i później sobie to uświadomić i później wziąć to na warsztat po prostu. Tymczasem życzę Wam wszystkim pięknych dni, pięknych wspaniałości, dużo miłości do samego siebie, dużo tych chwil, w których możemy być wypełnieni miłością, akceptacją, samoakceptacją, radością w działaniu, w tworzeniu tego, co nam właśnie daje radość, w dzieleniu się sobą, jeżeli właśnie to również daje nam radość, w przyjmowaniu tego, co dają nam inni, bo skoro każdy się dzieli, to możemy również przyjmować. I właśnie w tym umiłowaniu własnego ciała i w tym umiłowaniu tych własnych schematów i tego swojego mózgu, tego swojego ciała, tej skóry, tego żołądka, tego wszystkiego, co tak bardzo jest zdeterminowane, żeby nas ochronić, żebyśmy to umiłowali, żebyśmy to pokochali, żebyśmy mieli otwarte serce do tego, żeby zaakceptować i pozwolić odejść. I już po prostu pozwolić odejść. Te mechanizmy mogą już odejść. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia następnym razem.